dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w słoneczne nareszcie popołudnie w audycji Goście Dnia. Dzisiaj ze mną w studio Katolickiego Radia Diecezji Płockiej jest pan Zdzisław Smardzewski, prezes Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego. Witam bardzo serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. Będziemy przez najbliższe pół godziny o fotografii szeroko pojętej rozmawiać. Zaprosimy też na dwa wydarzenia, z których pierwsze jest już dzisiaj. Tak. Muzeum Szlachty Mazowieckiej odbędzie się wernisaż wystawy od aparatu do zdjęcia. Tak, dzisiaj w Muzeum Szlachty Mazowieckiej o godzinie 17 odbędzie się wernisaż od aparatu do zdjęcia. Na wystawie tej będzie można zobaczyć aparaty, które są własnością fotoklubu RP i będzie można zobaczyć zdjęcia członków Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego, które są wystawione, będzie można je oglądać, podziwiać. Zdjęcia są o różnej tematyce. Mhm. I makrofotografia, i fotografia podróżnicza, czy też portret, w tym portret sytuacyjny. Mhm. To nie będą zwyczajne aparaty. Nie. To będą aparaty, które mówią o historii fotografii, które pokazują, jak były konstruowane aparaty wcześniejsze, konstrukcje drewniane, konstrukcje mieszkowe z wysuwanym obiektywem, aparaty składane, polaroidy. Różne, naprawdę różne, z różnego czasu. Wszystkie jednak z XX wieku, w zasadzie chyba jeden jest starszy. Będzie można je obejrzeć. Z każdej strony są tak wystawione, że będą pozwalały się obejrzeć z każdej strony. Ponad 70 takich eksponatów. Tak, aparatów mamy 70 i jeszcze dodatkowo mamy kilka takich różnych innych akcesorii, które chcielibyśmy również wszystkim zwiedzającym pokazać. Jaki odsetek tych aparatów działa jeszcze? Duży. Większość z nich jest działająca. Sprawdzałem, migawkę da się wyzwolić, wystarczy włożyć kliszę. W większości przypadków są to aparaty, gdzie szczególnie te, gdzie mechanika jest prosta, jest po prostu szpula, którą trzeba kręcić, żeby nasunąć kliszę we właściwy moment. Mają tak zwane ograniczniki, żeby klatka na klatkę nie zachodziła. Mhm. A te zdjęcia, o których pan wspomniał i będą prezentowane na wystawie, są wykonane współczesnymi aparatami, czy też zabytkowymi? Część. W większości są to zdjęcia wykonane aparatami współczesnymi, i lustrzankami, i aparatami kompaktowymi. Ponieważ członkowie naszego klubu, Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego, to ludzie o różnym stopniu zaangażowania w zagadnienia fotografii. Są to zawodowcy, choćby nasz przyjaciel, wiceprezes, pan Bolesław Prus, mój przyjaciel, czy Alicja Gąsiorowska, wiceprezes, która jest, ma studio, jest zawodowym fotografem, do fotografii wykonywanych przez amatorów, którzy po prostu fotografują z pasji. I myślę, że to jest najpiękniejsze, bo słowo amator to cudowne słowo. O tym, kogo zrzesza Ciechanowski Klub Fotograficzny, za chwilkę powiemy. Także jeszcze raz zapraszamy Państwa na godzinę 17 do Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, do budynku ekspozycyjnego głównego przy ulicy Warszawskiej. Tak. Na wystawę od aparatu do zdjęcia będzie można zobaczyć naprawdę unikatowe eksponaty, ponad 70 zabytkowych aparatów i bardzo ciekawe zdjęcia. Zapraszamy na tą wystawę. I na kolejną od razu, 9 sierpnia, w środę o godzinie 18, w ramach cyklu Artystyczna Środa odbędzie się wernisaż fotografii w naszych obiektywach Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego. Co tam zobaczymy? Tak, to jest równoległa wystawa, na której zdjęcia będą zdjęcia naszych kolegów, koleżanek z Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego. Tematyka jest również różna, aczkolwiek każdy z fotografików miał jakiś temat. Czyli jeżeli był to portret, to ma kilka zdjęć dotyczących portretu. Jeżeli makrofotografia, to seria zdjęć z makrofotografii, czy też zdjęcia krajobrazowe, zdjęcia podróżnicze. Naprawdę różne. Tak jak nazwa brzmi, w naszym obiektywie to, co fotografujemy, to, co nas interesuje, co chcemy utrwalić w naszych aparatach, na matrycach, czy też na tych naszych kliszach, jeżeli ktoś jeszcze fotografuje tradycyjnym, klasycznym aparatem. Mm-hmm. Ile tych fotografii będzie zaprezentowanych na wystawie? Tych fotografii do końca w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Wiem, że będzie gdzieś 20 dużych ram
100 cm na 70 i w tych ramach chcemy umieścić zdjęcia, ile się da umieścić, będziemy chcieli jak najwięcej, oczywiście zachowując pewną jakąś taką właściwość, żeby nie było tego, nie by były za gęsto, żeby dało się je swobodnie oglądać. Mhm. Nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć, ile umieścimy tych zdjęć. Mhm. Ale około 30 członków klubu zaprezentuje swoje prace. Tak, mhm. tak. I wiem, że w wystawie będzie koncert towarzyszył. Tak, w wystawie będzie towarzyszył koncert gitarowy. Wykona go również kolega fotografik. Z klubu? Tak, kolega fotografik z klubu, Michał Kondracki, tak. I zaśpiewa solista, który przyjedzie do niego, jego przyjaciel z Włoch, więc wykonają ten koncert wspólnie. Dzisiaj natomiast w Muzeum Szlachty Mazowieckiej Michał Kondracki zagra sam koncert gitarowy. Mhm. I oczywiście, co najważniejsze, wstęp na obie wystawy jest wolny. Bezpłatny, tak. Mhm. Także zapraszamy i na dziś, przypomnę, na godzinę 17 i na 9 sierpnia na godzinę 18 do kawiarni artystycznej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. Nie tylko wernisaż, ale również koncert włoskiego wokalisty Stefana Scatta, któremu towarzyszyć będzie Michał Kondracki. Panie Zdzisławie, proszę opowiedzieć o Ciechanowskim Klubie Fotograficznym. Kiedy klub powstał i z jakiej przyczyny? Czy zebrała się taka grupka miłośników fotografii, która stwierdziła, że trzeba taki klub w Ciechanowie założyć? Ciechanowski Klub Fotograficzny istnieje już 3 lata. W lutym obchodziliśmy rocznicę 3 lat. Zresztą spotkaliśmy się wszyscy w kawiarni artystycznej, żeby uczcić to tortem. Mieliśmy przyjemność dmuchnąć symboliczną świeczkę, trzecią. Proszę pani, klub fotograficzny w zasadzie powstał. Ja wróciłem z Koszalina, gdzie mieszkałem i pracowałem. Często udzielałem się w Bałtyckim Towarzystwie Fotograficznym. Prowadziłem też zajęcia w Bałtyckiej Szkole Fotograficznej u mojego przyjaciela, doktora Grzegorza Funkę, który zresztą miał u nas w Ciechanowie już 2 wystawy. Kiedy wróciłem tu do Ciechanowa, miałem przyjemność być zaproszony na wystawie po takiej, nazwijmy to, imprezie Wrzuć na luz, mhm. które organizuje Alicja Gąsiorowska. I wtedy, kiedy był wernisaż tej wystawy, kiedy oglądałem te zdjęcia, kiedy zobaczyłem, ilu jest fotografików, fotografujących, no, pomyślałem, że może warto byłoby na wzór Bałtyckiego Towarzystwa Fotograficznego założyć Ciechanowie Klub Fotograficzny, który pozwoli spotykać się ludziom, których interesuje fotografia, którzy chcieliby porozmawiać o obiektywach, o matrycach, o tych zagadnieniach, które wiążą się z fotografią. I wtedy pamiętam, jak dziś zwróciłem się do Bolesława, do Alicji, zapytałem, czy może byśmy stworzyli taką grupę, nieformalną grupę, gdzie ludzie będą mogli ze sobą się spotykać, robić fajne zdjęcia, uczestniczyć w plenerach, w warsztatach. Spotkało się to z entuzjazmem. Nie ukrywam, bardzo tutaj pomocna była również Alicja, która na kolejnym spotkaniu wręcz zasugerowała. Zebraliśmy się, były wybory. Dzisiaj jestem przewodniczącym, jest mi ogromnie miło, ale jednocześnie jest to duże wyzwanie. Bycie przewodniczącym to nie tylko splendor i zaszczyt, ale przede wszystkim dużo, dużo obowiązków i myślę, że to jest dla mnie najważniejsze i chciałbym tym obowiązkom sprostać, bo klub nie jest mój, klub jest nasz. Wszyscy mają czuć się w nim dobrze, mamy robić zdjęcia, mamy chodzić na wspólne plenery, co zresztą robimy. Zapraszamy wspaniałych gości. Był m.in. pan dr Grzegorz Funke, który miał wystawę w Muzeum Szlachty Mazowieckiej, właśnie właściciel galerii fotograficznej w Koszalinie. Był artysta fotografik Wojtek Szwej, który prowadził już 3 w kadencji naszego klubu warsztaty fotograficzne 3-dniowe. Był Dominik Śmiałowski z Warszawy, który robił taki projekt m.in. na wyścigach konnych. Staramy się, wielu ludzi, w tej chwili jestem w trakcie rozmów z fotografikami, którzy robią fotosy do filmów, często spotykam ich na planie filmowym, jestem po rozmowach, myślę, że wrzesień, październik będzie takie spotkanie. I będzie można zobaczyć takie fotografie, fotosy z filmów? Nie wiem, co przywiozą. Na pewno będę chciał, żeby opowiedzieli o pracy na planie filmowym. Mm-hmm. Czym ta praca... Jak wygląda, czym się charakteryzuje. Ja to wiem, ponieważ bywam na planie filmowym, natomiast chciałbym wszystkim kolegom z fotoklubu pokazać, bo
To mnie cieszy, żeby mogli również moi przyjaciele z klubu obejrzeć. Jak klub wygląda dzisiaj? Ilu zrzesza członków i czy to są wszyscy zawodowi fotograficy, czy są też amatorzy? Jak powiedziałem wcześniej, jest to w większości przypadków klub fotografików amatorów. Ale są również zawodowcy, tak jak wspomniałem, są ludzie, którzy mają już za sobą parę osiągnięć, choćby Grzegorz Hoffman, kolega, który zajmuje się przyrodą, ptaki, zresztą bardzo ładne są jego zdjęcia, Kaziu Kosmala, który również zajmuje się przyrodą, mieli swoją wystawę w bibliotece w Ciechanowie niedawno, bardzo ładne zdjęcia, gratulowałem im, bo to fotografia, która wymaga nie tylko umiejętności fotograficznych, ale ogromnej cierpliwości. Dokładnie, poświęcenia. Tak, tak. Rannego wstawania. Też na pewno też. Zaszywania się w tło, prawda? Dokładnie tak, dlatego że zwierzyna jest bardzo czuła i nie zawsze pozwala się sfotografować. To trzeba po prostu kochać. Dokładnie tak. Czy można dołączyć do Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego? Tak, w każdej chwili. Nie mamy specjalnych kryteriów. Mamy koleżankę, która gra w orkiestrze dętej, a jednocześnie jest wspaniałą fotografką. Są również jej zdjęcia, fotografuje kwiaty, bardzo ładnie operuje przysłoną. Jej zdjęcia mają różną głębię ostrości, robi to świadomie. Widać, że są to zdjęcia przemyślane. Każdy, kto ma ochotę fotografować, kto chce przyjść i dzielić się z nami swoimi zdjęciami, swoimi doświadczeniami fotograficznymi, jest mile widziany. Spotykamy się raz w miesiącu. Staramy się to robić regularnie w drugą środę miesiąca. Także zapraszamy. Na pewno na Facebooku macie jakiś fanpage, na który można zajrzeć. Mamy na Facebooku taką naszą, to może nie jest strona, ale o tą naszą jakby taką wystawę, galerię fotograficzną dba Grzegorz Hoffman, członek zarządu. Mamy tam, tam jest dużo zdjęć i przyznam szczerze, że ten klub zrzesza tak jakby dwa rodzaje członków. Są członkowie klubu, którzy przychodzą na nasze spotkania, przynoszą zdjęcia, uczestniczą w plenerach czy też warsztatach, ale są członkowie, którzy są mi znani tylko właśnie z Facebooka, którzy wrzucają tam swoje zdjęcia, którzy proszą o ocenę tych zdjęć. Niektórzy z tych takich, powiedzmy, nieoficjalnych członków facebookowych już uczestniczą w naszych spotkaniach, a niektórzy jeszcze też na razie poprzestają tylko na byciu członkiem takim wirtualnym na Facebooku. Ale śmiało, jak Państwo słyszą i zobaczą wkrótce na filmie, pan Zdzisław jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Podejrzewam, że jak pozostali członkowie klubu, także odwagi nie ma się czego bać. Na pewno nie. Przecież tylko to jest, przychodzić na spotkania. To jest grupa ludzi, którzy są pasjonatami, którzy kochają fotografię, no i robią to, co jest najważniejsze, czyli utrwalają to, co jest wokół nas, bo to jest właśnie czas, który można wziąć w ręce. Tak bym nazwał fotografię. Bardzo ładne określenie. Panie Zdzisławie, chciałabym poprosić pana o kilka rad takich technicznych, pana jako osobę, która kocha fotografię. Tak. Wakacje to jest taki okres, kiedy chcemy jak najwięcej utrwalić tych chwil, tych miejsc na zdjęciach. Czy warto zabierać aparat ze sobą na wakacje, taszczyć ten sprzęt, czy wystarczy komórka? Co by pan poradził naszym słuchaczom? Ja myślę, że nie tylko warto, ale trzeba. Trzeba mieć zawsze ze sobą urządzenie do rejestrowania obrazu. Może to być aparat fotograficzny, może to być lustrzanka, czyli duży aparat fotograficzny z możliwością wymiany obiektyw, czyli z obiektywami. To niesie niestety ze sobą jeden problem. Jest ciężko. Jest dużo sprzętu, jest ciężko i czasami w podróże jest po prostu niewygodnie zabierać taki sprzęt. Natomiast dzisiaj mamy i bezlusterkowce, czyli aparaty o mniejszych wymiarach, o mniejszych obiektywach. Jak również mamy bardzo dobre kompakty. Mamy również bardzo dobre kompakty, którymi naprawdę można robić dobre zdjęcia. Kompakty, które mają już jednocalową matrycę. Na tych matrycach można zrobić już naprawdę dobre zdjęcie.
można uzyskać płytką głębi ostrości. No bo... Czyli warto się też pobawić ustawieniami, nie tylko ależ na automat wrzucić. Oczywiście. I trzaskać jak leci. Fotografia to sztuka, to również sztuka, czyli często bawiąc się ustawieniami, tak jak pani wspomniała, możemy ten obraz stworzyć w taki sposób, który będzie nas satysfakcjonował i może tych, którzy będą oglądali te zdjęcia na wystawie. Mhm. Czyli pan zachęca jednak, żeby ten trud ponieść i ten aparat ze sobą jednak wziąć. Ja myślę, że na pewno mogę się podzielić z państwem taką przygodą, kiedy mieszkałem jeszcze w Koszalinie, byłem z przyjaciółmi na wycieczce w Kołobrzegu. Było popołudnie, bardzo mgliste. Po raz pierwszy w życiu widziałem kościół, katedrę kołobrzeską, która odbijała się na tle nieba. Była tak silna mgła, że podświetlona katedra była widoczna jakby na sklepieniu, a nie na podłożu na ziemi. I co ciekawe, nie miałem wtedy aparatu. Tak się zdenerwowałem, że nawet komórką nie zrobiłem zdjęcia. Mam na myśli telefon komórkowy oczywiście. Czyli warto. Jeżeli chodzi o telefon komórkowy, pan Bonecki napisał już dwie książki, jak fotografować smartfonem. To jest taki dzisiaj... To jest taki erzac trochę. Tak, ale ten problem był zawsze. Kiedy pojawiały się mniejsze aparaty, fotograficy, którzy fotografowali dużymi, skrzynkowymi aparatami, troszkę to krytykowali, nie bardzo się z tym godzili. I dzisiaj też jest podobnie. Fotograficy, którzy mają lustrzanki, profesjonalny sprzęt, troszkę tak z uśmiechem patrzą, ale niestety technika, technologia powoduje, że my się ku niej skłaniamy. Już jest to wygodne, jest to małe. Poza tym producenci smartfonów mają tego świadomość, że chcemy mieć wygodny aparacik fotograficzny, więc mamy smartfon, który jest przy okazji telefonem, a czasami dobrym aparatem. Mają już duże matryce. Ja bym się nawet pokusiła o inne stwierdzenie, że telefon nam niekoniecznie na pierwszym miejscu do dzwonienia w tej chwili służy. Tak. Bo według badań właśnie do robienia zdjęć i do przeglądania internetu. Dokładnie najczęściej, tak? Dokładnie a dzwonienie jest na trzecim miejscu dopiero. Chyba tak. Rzeczywiście jest to komputer, z którego możemy korzystać w pełnym zakresie i robić zdjęcia rzeczywiście. Panie Zdzisławie, chciałam zapytać o porę dnia. Czy jest jakaś taka najodpowiedniejsza pora dnia, w której warto robić zdjęcia? Szczególnie otaczającej nas przyrody. Na pewno najładniejsze światło jest rano o wschodzie, kiedy mamy wschód słońca, jest bardzo fajna, ciepła kolorystyka. Jeszcze cieplejsza jest o zachodzie słońca. Więc warto rano wstać i pójść w plener i poszukać tematu. Często to światło jest specyficzne, jest lekka mgiełka, która pozwala uzyskać takie specyficzne tło. Ale uważam, że aparat dobrze mieć zawsze przy sobie, bo zdarzają się sytuacje, które są akurat w porze południowej i to światło może jest inne, ma wtedy krótki cień. Ale zdjęcie jest sytuacyjne. Ale zdjęcie jest sytuacyjne i ono się drugi raz już nie powtórzy. Więc jeżeli nie zrobimy, to po prostu już nie mamy tego zdjęcia. Też pan powiedział o ważnej rzeczy, że warto się zastanowić, co chcemy sfotografować, prawda? Zanim naciśniemy ten palec na spuście migawki. Ja myślę, że to chyba już każdy z nas czuje. Wiele osób fotografując na początku robi zdjęcia różne. I troszkę portret, i troszkę przyrodę, ptaki, kwiaty. Ale fotografując dłużej, zaczyna bardziej interesować się jakąś konkretną dziedziną. I zaczyna się w tym widzieć, zaczyna tą dziedzinę zgłębiać, śledzi literaturę, poznaje osoby, które zajmują się taką, a nie inną tematyką i robi zdjęcia. Ale robi takie właśnie zdjęcia. Ale ja wiem, no myślę, że tutaj trzeba po prostu powiedzieć, że fotografia nas jakby wciąga i ten temat, którym się zajmiemy, też powoduje, że zgłębiamy tą wiedzę, która daje nam właśnie taki efekt postaci naprawdę całkiem dobrych zdjęć. A jakie są pana ulubione tematy, jeśli chodzi o fotografię? Pozwala mi wypoczywać fotografia krajobrazowa. Wtedy biorę aparat na szyję, idę gdzieś sobie do lasu, na spacer, kiedy mieszkałem w Koszalinie nad morze, czyli fotografia marynistyczna, przynajmniej z brzegu nie pływałem. Natomiast
Dość często interesuje mnie portret. Podglądając swoich przyjaciół, między innymi Wojtka Szweja, który zajmuje się również portretem, zrobi zresztą przepiękne zdjęcia, zainteresował mnie portret. Dlatego, że pokazanie na zewnątrz wnętrza człowieka to naprawdę trudna i inspirująca dziedzina. Ludzie są cudowni i umiejętność nawiązania relacji, wychwycenia tego, co mają w środku i pokazanie tego na tym zdjęciu na zewnątrz, to niesamowite zajęcie, bardzo przyjemne zresztą. I jakie pan ma na to patenty? Czy pan zawsze z osobą, którą chce sportretować, nie wiem, spędza trochę czasu, próbuje się czegoś o niej dowiedzieć i jak to wygląda? To gdzieś dzieje się poza jakby świadomością. Na pewno trzeba być pozytywnie nastawionym do ludzi. Bo, otwartym. Tak, otwartym. Ludzie to odczuwają i też się otwierają. Jeżeli następuje taka relacja pozytywna, to bardzo łatwo jest wtedy wykonać zdjęcie, ludzie się nie zamykają, zaczynają być po prostu sobą, nie tworzą żadnego kokonu. I wtedy jest łatwiej uchwycić to wnętrze na tej twarzy. Zachęcamy Państwa do robienia zdjęć. To naprawdę pasjonujące zajęcie. Efekty pracy zawodowców będą mogli Państwo zobaczyć już dzisiaj na wystawie w Muzeum Szlachty Mazowieckiej o godzinie 17, a także 9 sierpnia w Kawiarni Artystycznej o godzinie 18. Zapraszam w imieniu własnym i Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego na oba te wernisaże. Ja myślę, że właściwym byłoby dodać, zapraszam również w imieniu Muzeum Szlachty Mazowieckiej, jak również Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki. Tak, dlatego, że gdyby nie organizatorzy tej wystawy, którzy udostępnili miejsce i w zasadzie są organizatorami, to my jesteśmy tylko wykonawcami i dostarczycielami fotografii. I na obejrzenie tych prac zachęcamy Państwa raz jeszcze, a moim dzisiejszym gościem, który opowiadał tak pięknie, kwieciście o fotografii, był pan Zdzisław Smardzewski, prezes Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zapraszam Państwa na powtórkę naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30, natomiast na ostatniego w tym tygodniu gościa dnia zapraszam Państwa jutro o 13.10. Moim gościem będzie wójt gminy Ciechanów, pan Marek Kiwit, który przekaże dobre informacje na temat inwestycji w Chruszczewie, między innymi, ale inne tematy też będziemy poruszać. Będziemy rozmawiać też na przykład o barszczu Sosnowskiego, który niestety jest w gminie Ciechanów. Zapraszam, do usłyszenia, Edyta Szewczyk.